Co by się stało, gdyby słońce zrobiło bum? Cóż, jak możesz przypuszczać, byłoby to dla nas fatalne w skutkach. To był naprawdę krótki film, co nie? Nie, czeka nas trochę więcej. Gdyby słońce eksplodowało w naszym Układzie Słonecznym, zapanowałby chaos. Jednak naukowcy mówią nam, że na pewno zdarzy się to pewnego dnia. Ale dlaczego? Jak by się potoczyło? Czy jest możliwość, abyśmy jakoś przetrwali takie wydarzenie? Hej, zagłębmy się w to. Przede wszystkim przygotuj się na podróż do jądra Słońca. Centrum tej gwiazdy jest wypełnione atomami wodoru, które bawią się na imprezie nie z tego świata. Te atomy są tak podekscytowane, że uderzają w siebie z całej siły. A kiedy się zderzają, dzieje się coś magicznego. Nazywa się to fuzją jądrową. I na tej wieście atomy wodoru łączą się, tworząc atomy helu. Eksperyment chemiczny na wielką skalę. Podczas tej fuzji jądrowej maleńki kawałek masy atomów wodoru przekształca się w ogromną ilość energii. Tu słynne równanie Einsteina E równa się mc kwadrat wchodzi do gry. Energia jest uwalniana w formie światła i ciepła, promieniując na zewnątrz, aby rozświetlić cały Układ Słoneczny. A gdy wszystkie te procesy raz się rozpoczną, do zabawy przyłącza się cała masa naładowanych cząstek zwanych fotonami. Te fotony to jak małe paczki światła, które odbijają się i przemieszczają się w każdym kierunku. Odgrywają kluczową rolę w przenoszeniu energii Słońca przez przestrzeń, oświetlając nasz świat i ocieplając naszą przytulną planetę. Ale aby to wszystko mogło działać, tak aby atomy nie uciekły i nie stworzyły kompletnego chaosu, rdzeń Słońca musi być pod ogromnym ciśnieniem. To ciśnienie pochodzi od dużej wagi zewnętrznych warstw Słońca, które dociskają rdzeń. Zewnętrzne warstwy niemal ściskają wewnętrzne jądro. Ale wewnętrzne warstwy nie poddają się. Energia powstała z fuzji i tętniące życiem światło fotonów bardzo stara się uciec z jądra Słońca. Jądro jest tak gęste, a ciśnienie tak duże, że energia poświęca dużo czasu, aby wydostać się na zewnątrz. Odbija się, jest pochłaniana i ponownie emitowana przez inne cząstki. W końcu, po długim czasie, dostaje się do powierzchni Słońca i pędzi w przestrzeń kosmiczną, docierając do nas jako światło słoneczne. Więc teraz wiesz, jak działa Słońce. Co zdarzy się, gdy dobiegnie końca swojego życia? Cóż, oto zaskoczenie. Nasze Słońce ma ograniczoną ilość paliwa w postaci wodoru. W ciągu około 5 miliardów lat je wyczerpie. Po tym gwiazda przejdzie spore zmiany. Teraz uważaj, bo jest duże prawdopodobieństwo, że wszyscy to przegapimy. Najpierw Słońce zacznie puchnąć i stanie się czerwonym olbrzymem, rozszerzając się jak balon. Urośnie na tyle, że pochłonie wewnętrzne planety, w tym naszą ukochaną Ziemię. Więc nie zobaczymy nawet końca życia naszego Słońca, chyba że przeniesiemy się gdzieś dalej. Po fazie czerwonego olbrzyma Słońce nieco się skurczy. Jego zewnętrzne warstwy rozproszą się w przestrzeni, pozostawiając po sobie piękną mgławicę planetarną. Pokaże wtedy swoje świecące jądro. Wow! Jądro wypełnione helem będzie brzmieć trochę dziwnie i zacznie również łączyć cięższe pierwiastki, takie jak tlen i węgiel. Te reakcje nie będą już tak energiczne. Ostatecznie nawet hel zostanie zużyty, a Słońce stanie się zwartym, białym karłem, emerytem, cieszącym się spokojną starością. Naukowcy szacują, że Słońce ma jeszcze około 7 do 8 miliardów lat, zanim przygasną jego światła. Nie martw się jednak, do tego czasu ludzkość może już dotrzeć do dalekich galaktyk, a może nawet ewoluować w niesamowite kosmiczne istoty. Więc nasze Słońce nie zgaśnie z hukiem. Nie jest na tyle duże, aby stać się supernową lub czarną dziurą. Te supergwiazdy potrzebują znacznie więcej masy niż nasze Słońce, aby zrealizować te kosmiczne sztuczki. Ale co by było, gdyby nagle eksplodowało? Takie nagłe zdarzenie bez konkretnego powodu. No dobrze, zobaczmy. Wyobraź to sobie. Słońce robi bum. I Ziemia jest na dzikiej przejażdżce. Wydarzenie to uwalnia niewyobrażalną ilość energii, wysyłając falę uderzeniową w przestrzeń kosmiczną z prędkością światła. Ta fala uderzeniowa dociera do Ziemi po około 8 minutach. Dlaczego? Cóż,
Słońce znajduje się w odległości około 150 milionów kilometrów od nas. Musi upłynąć około 8 minut i 20 sekund, zanim światło Słońca przebędzie całą tę odległość i do nas dotrze. Ale pomówmy o samym wydarzeniu. Byłoby to wspaniałe widowisko, ale niestety również koniec. Ogromne ilości uwalnianej energii spowodowałyby gwałtowne rozszerzenie się Słońca, po raz kolejny połykając wewnętrzne planety, włączając w to naszą Ziemię. I to nie wszystko. Przygotuj się na ogromny wybuch promieniowania. Słońce wyzwoliłoby strumień supernaładowanych cząstek. Mówimy o promieniach X i gamma, takich, które mogą naprawdę namieszać. Gdy te wysokoenergetyczne cząstki uderzają w atmosferę, szaleją, powodując wszelkiego rodzaju chaos. Jonizują atmosferę, tworząc ogromny impuls elektromagnetyczny. Ten impuls działa jak fala uderzeniowa dla urządzeń elektronicznych. Przypieka je, poraża prądem i pozostawia bezużyteczne. Więc jeśli twoje gadżety nie mają ochrony, czeka je ciężki czas. Mówiąc o trudnych czasach, po tym nadchodzi natychmiastowe parowanie naszej planety. Ale wielki koniec Słońca nie tylko wpływa na Ziemię, sieje spustoszenie w całym Układzie Słonecznym. Ta ogromna eksplozja energii uderzałaby we wszystko na swojej drodze. Planety i inne obiekty zostają wytrącone z ich przytulnych orbit, powodując chaos. Pas asteroidów między Marsem a Jowiszem zniknął. Został zniszczony lub rozproszony do postaci kosmicznych wiatrów. A nawet planety, które przetrwają to wydarzenie, prawdopodobnie opuściłyby swoje orbity, aby wędrować gdzieś dalej. Nie zapominajmy też o planetach zewnętrznych, takich jak Jowisz i Saturn. Te giganty generują własne wewnętrzne ciepło, które utrzymuje je w ciepłym stanie i przyciąga wiele księżyców. Ale bum, Słońca pozbawiłby je tego ciepła, zmieniając je w niewyobrażalnie zimne miejsca. A teraz, kiedy już omówiliśmy, jak katastrofalne byłoby to wszystko dla naszego Układu Słonecznego, zadajmy logiczne pytanie, czy ludzkość dałaby sobie radę? Krótka odpowiedź brzmi: nie, nie poradzilibyśmy sobie. Wszystko zostałoby zniszczone z wyjątkiem niektórych przebiegłych bakterii. Ale w szalonym scenariuszu, w którym Słońce dałoby nam znać o swoich planach, możliwe, że mielibyśmy szansę na walkę. Gdybyśmy wiedzieli z wyprzedzeniem i mieli czas na przygotowania, moglibyśmy rozwinąć nasze mechanizmy przetrwania. Więc co moglibyśmy zrobić? Ponieważ sama Ziemia nie przetrwałaby kaprysów Słońca, musielibyśmy się gdzieś przenieść. Pamiętasz, jak wspomnieliśmy, że nie wszystkie planety zostaną całkowicie zniszczone? Niestety te najbliżej Słońca, Merkury, Wenus i Ziemia, zniknęłyby. Najłatwiejszą opcją byłoby więc przeniesienie się do innego Układu Słonecznego z własną ziemiopodobną planetą. Ale co jeśli Ziemia jakoś zdołałaby przetrwać tę katastrofę? Nie zastanawiajmy się nad tym, jak do tego doszło, po prostu omówmy konsekwencje. Cóż, nasz klimat na pewno by zwariował. W pierwszych chwilach eksplozji Słońca promieniowanie i cząsteczki drastycznie podniosłyby temperaturę, niczym nieskończona fala upałów. Mówimy o poważnym efekcie cieplarnianym. Oceany by wyparowały, tworząc grube, puszyste chmury, które zatrzymują ciepło i nie pozwalają mu uciec w kosmos. A potem, bez ciepła Słońca, Ziemia szybko zamieniłaby się w zamrażarkę. Musielibyśmy myśleć nieszablonowo. Jednym z pomysłów mogłoby być schronienie się głęboko pod ziemią, gdzie nie będziemy aż tak narażeni na promieniowanie i nagłe zmiany temperatury. Im głębiej kopiesz, tym temperatura się zwiększa, więc z odpowiednimi narzędziami i zasobami ludzkość mogłaby zaszyć się w umocnionych bunkrach i przetrwać nawet kilka lat bez promieni Słońca. Dlaczego tylko kilka lat? Pamiętasz, jak powiedzieliśmy, że Słońce stanowi centrum grawitacji naszego Układu Słonecznego? Bez niego Ziemia by dryfowała w poszukiwaniu nowego centrum grawitacji. Wyobraź sobie naszą planetę, naszego wiernego satelitę, Księżyc i wszystkie inne planety powoli dryfujące w przestrzeni kosmicznej. Na szczęście nasze niezawodne Słońce ciągle spełnia swoją rolę, utrzymując nas w cieple i oświetla kolejne kosmiczne przygody. Więc jesteśmy bezpieczni przez kilka miliardów lat. Ale fajnie jest wyobrażać sobie te wszystkie niemożliwe scenariusze. Bądźcie więc czujni, bo niedługo kolejny z nich pod tytułem: co by było, gdyby?
Z miejsca, w którym jesteśmy, słońce wydaje się takie spokojne i ciche, ale podobnie jak ludzie i w zasadzie cały żywy świat, słońce ma fazy, kiedy jest mniej lub bardziej aktywne. Konsekwencje są znacznie bardziej dramatyczne w przypadku, gdy staje się nadaktywne. Zróbmy zbliżenie, aby zobaczyć, co się tam dzieje. Jednym ze sposobów pomiaru aktywności naszej gwiazdy jest liczenie plam słonecznych na jej powierzchni. Plamy słoneczne to ciemne miejsca, które tworzą się, gdy pole magnetyczne Słońca ulega splątaniu. To proste. Im więcej plam słonecznych, tym bardziej aktywne jest nasze Słońce. Wygląda na to, że Słońce imprezuje ostatnio jak szalone. Liczba plam słonecznych zaobserwowanych przez naukowców jest najwyższa od prawie 21 lat. W czerwcu na powierzchni Słońca pojawiły się 163 plamy słoneczne. Ostatni raz tak wiele było we wrześniu 2002 roku, 187. Wygląda na to, że ta chaotyczna impreza zbliża się do szczytu, czyli czegoś, co nazywamy maksimum słonecznym. Jak to się w ogóle dzieje? Pole magnetyczne Słońca jest do pewnego momentu silne i zorganizowane, ale jak już powiedzieliśmy, czasami przychodzi czas, kiedy staje się mocno splątane, jak kula z ciasno zwiniętych gumek. Oznacza to również, że plazma unosi się z powierzchni, tworząc pętle i powodując bałagan w postaci rozbłysków słonecznych i czegoś, co nazywamy koronalnymi wyrzutami masy. To wtedy właśnie plazma w górnej atmosferze Słońca, zwanej koronną, wariuje i wybucha z ogromną siłą. W pewnym momencie te gumki tworzące kule pękają, a wtedy pole magnetyczne Słońca odwraca się i zamienia bieguny miejscami. Wszystko to dzieje się co 11 lat. Tak więc kiedy Słońce wchodzi w tę fazę wysokiej aktywności, wyrzuca gorące kawałki plazmy, tworząc wielkie ciemne plamy wielkości planet i uwalniając potężne erupcje energii i promieniowania. Coś fascynującego dzieje się, gdy Słońce staje się bardziej aktywne. To tak zwany wodospad plazmy, lub inaczej wypukłość korony polarnej. Jest to coś w rodzaju mini wybuchu, który zaczyna się na Słońcu i wygląda tak, jakby chciał uciec, ale wtedy pole magnetyczne gwiazdy przyciąga go z powrotem, zanim zdąży zwiać w przestrzeń kosmiczną. Ten wodospad plazmy jest naprawdę spektakularny. Wznosi się do 62 tysięcy kilometrów nad powierzchnią. To tak, jakbyś ułożył 8 ziem, jedna na drugiej. Istnieje też coś, co nazywa się wirem polarnym. Jest to gigantyczna aureola plazmy, która bardzo szybko obraca się wokół północnego bieguna Słońca. Wir powstaje, gdy duża macka plazmy odrywa się i opada z powrotem w kierunku powierzchni, podobnie jak w przypadku wodospadu plazmy. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego plazma utrzymuje się tak długo nad powierzchnią Słońca. Jednym z fajnych przykładów tego zjawiska był gigantyczny wir w kształcie motyla, który pojawił się w marcu tego roku. Miał on tak nietypowy kształt, ponieważ eksplodował po niewidocznej dla nas stronie Słońca, więc nie można było w pełni zmierzyć jego siły. Na szczęście ten wybuch nie nastąpił w naszym kierunku. Mógł jednak uderzyć w Merkurego i możliwe, że zrzucił z niego trochę pyłu i gazu, ponieważ Merkury ma słabe pole magnetyczne. Wszystko to brzmi fajnie, ale nie jest to dla nas dobra wiadomość. Takie zjawiska oznaczają bardziej intensywne burze słoneczne, które mogą prowadzić do sztormów geomagnetycznych na Ziemi. A te nie tylko brzmią niepokojąco, one rzeczywiście są groźne. Generują chaos i zakłócają pole magnetyczne naszej planety. Burze geomagnetyczne mogą tworzyć piękne zorze polarne, to prawda, ale wszyscy wolelibyśmy cieszyć się takimi fenomenami jak zorza polarna w normalnych warunkach lub po prostu oglądać stary dobry zachód Słońca nad oceanem. Nie chodzi o to, że każda burza słoneczna musi uderzyć w Ziemię, nawet jeśli jest ich więcej. Aby dotrzeć do naszej planety, sztormy muszą być skierowane we właściwym kierunku w odpowiednim momencie. Ale jeśli tak się stanie, mogą zjonizować górną atmosferę planety. To spowoduje zakłócenia komunikacyjne i tymczasowe przerwy w działaniu systemów takich jak GPS i radio. Samo w sobie nie stanowi to dużego problemu, ale może być bardzo niebezpieczne, jeśli zdarzy się w niewłaściwym momencie, na przykład podczas tsunami lub trzęsienia ziemi. Burze mogą również uszkodzić infrastrukturę elektryczną, taką jak linie kolejowe i sieci energetyczne. Jeśli lecisz w tym czasie samolotem, możesz być narażony na wyższe poziomy promieniowania.
Nadal nie jest jasne, jak niebezpieczne jest to dla ludzi na Ziemi, ale na pewno stanowi poważny problem dla astronautów w kosmosie. Kiedy burze słoneczne zakłócają pole magnetyczne, wpływają tym samym na migrację niektórych zwierząt, takich jak żółwie morskie, wieloryby i ptaki. Ponieważ wiele zwierząt polega na takich naturalnych kierunkowskazach, mogą być zdezorientowane i mieć problemy ze znajdywaniem pożywienia. A kiedy Słońce osiąga maksimum swojej aktywności, satelity w przestrzeni kosmicznej również mają kłopoty. Mamy więcej satelitów w kosmosie niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy górna atmosfera staje się gęstsza z powodu tych wszystkich zmian, może to popchnąć satelity w różnych kierunkach. Mogą się wtedy zderzyć ze sobą, a niektóre nawet spaść z powrotem na Ziemię, co ponownie jest fajne tylko w filmach z superbohaterami, którzy stosunkowo łatwo radzą sobie z takimi rzeczami. Miejmy nadzieję, że uda nam się uniknąć potężnej burzy słonecznej, takiej jak efekt Carringtona. W sierpniu 1859 roku astronomowie na całym świecie obserwowali, jak liczba plam słonecznych staje się coraz większa. Jednym z obserwatorów był mężczyzna o nazwisku Richard Carrington. Na początku września szkicował plamy słoneczne, gdy nagle oślepił go błysk światła. Trwało to około 5 minut, ale było spektakularne. Później opisał to jako rozbłysk białego światła. Był to bardzo silny koronalny wyrzut masy. W ciągu zaledwie 17 godzin ta burza pokonała długą drogę między Słońcem a naszą planetą i uwolniła swoją siłę nad planetą, mimo że zwykle zajmuje to wiele dni. Kiedy zaczęła się ta burza, telegrafy na całym świecie zaiskrzyły, operatorzy zostali porażeni prądem, a papier w urządzeniach się zapalił. Ludzie byli naprawdę przerażeni i zdezorientowani, ponieważ nigdy wcześniej nie widzieli tak jasnego nieba. Niektórzy myśleli nawet, że to koniec świata. Następnego dnia pracownicy obsługujący telegrafy nadal nie mogli pracować, ponieważ ziemska atmosfera wciąż była naładowana. Udało im się za to wysyłać wiadomości za pomocą prądu w zorzy polarnej zamiast zwykłej energii elektrycznej. To zjawisko przyniosło też coś niesamowitego. Właśnie te oszałamiające zorze polarne na niebie. Mieszkańcy Hawajów i Kuby mogli zobaczyć piękne fale i łuki, a ci, którzy znajdowali się tak daleko na północ, na przykład w Chile, mogli podziwiać zorze południowe. Wszystkie te zjawiska powoli, ale stale się nasilają. Weźmy na przykład rozbłyski słoneczne. Są to potężne wybuchy energii słonecznej. W 2022 roku było ich 5 razy więcej w porównaniu do poprzedniego roku. A te najsilniejsze są jeszcze silniejsze i częstsze niż wcześniej. Może to być o wiele bardziej ekstremalne niż ktokolwiek przypuszczał. Co więcej, prawdopodobnie rozpocznie się nieco wcześniej niż przewidywaliśmy. Naukowcy początkowo sądzili, że szczyt nastąpi w 2025 roku, ale wygląda na to, że może się to stać nawet pod koniec 2023 roku. Nie jesteśmy w stanie całkowicie się zabezpieczyć, jeśli burza słoneczna uderzy w nas bezpośrednio, ale nadal możemy zrobić kilka rzeczy, takich jak uziemienie samolotów, dostosowanie ruchu satelitów w kosmosie i upewnienie się, że wrażliwa infrastruktura pozostanie bezpieczna. Aby to wszystko zrobić, potrzebujemy lepszych kosmicznych prognoz pogody, które pomogą nam przygotować się na najgorsze. Z pewnością brzmi to niepokojąco, ale nie martw się. Rozbłyski słoneczne nie zniszczą naszej planety. Owszem, wysyłają naładowany materiał słoneczny w naszym kierunku z dość dużą prędkością, ale nie jest tak, że jesteśmy całkowicie skazani na zagładę. Jeśli ten materiał w nas uderzy, nasza planeta nie pozostawi nas bez ochrony. Nadal mamy atmosferę i pole magnetyczne, które zapewniają nam względne bezpieczeństwo. Gruba atmosfera jest jak tarcza, blokująca promieniowanie, które może nam zaszkodzić. Tak więc rozbłyski słoneczne mogą mieć wpływ głównie na technologię, ale nie zniszczą Ziemi. Wygląda na to, że jednak mamy własnych superbohaterów. Betelgeza. Czerwony nadolbrzym. Ta kula wrzącej plazmy jest jedną z największych gwiazd w naszej galaktyce i jedną z najjaśniejszych. Do tego jest około 500 razy większa od Słońca. Co więcej, to ciało niebieskie pulsuje. Na zmianę powiększa się i zmniejsza. W szczytowym momencie osiąga wielkość blisko 800 razy większą niż jego przeciętne gabaryty. Gdyby Betelgeza była wiadrem, zmieściłoby się w nim około 300 milionów Słońc, mimo że jej masa jest tylko 17 razy większa od naszej gwiazdy.
A tutaj, oddalona o około 500 lat świetlnych, Ziemia odpalamy nasz statek kosmiczny, podróżujący z prędkością większą niż światło i ruszamy w podróż do Betelgezy. Po paru sekundach mamy już za sobą 390 tysięcy kilometrów i zbliżamy się do Księżyca. To tyle co 9,5 okrążeń Ziemi. Tradycyjny statek kosmiczny z napędem rakietowym potrzebowałby 3 dni, aby tu dotrzeć. Znajdujemy się w pobliżu Marsa. Lot na czerwoną planetę trwa zazwyczaj około 7 miesięcy. Obecnie pracuje tu kilka łazików, a także pierwszy w historii latający dron Ingenuity. Powierzchnia Marsa jest 3 razy mniejsza niż powierzchnia Ziemi. Planeta jest również 10 razy lżejsza. Ludzie mają nadzieję, że wkrótce powstanie tu nasza kolonia. Zaraz po minięciu Marsa trzeba nieźle lawirować i robić uniki przed przelatującymi skałami. To pas asteroid. Składają się do niego odłamki skalne i inne kosmiczne obiekty o przeróżnych gabarytach i kształtach. Największy nosi nazwę Ceres. Jego powierzchnia jest nieco większa od powierzchni Argentyny, a masa stanowi około 1% masy księżycowej. Łącznie masa całego pasa asteroid jest 25 razy mniejsza od masy księżyca. Następnie mijamy 2 gazowe olbrzymy, Jowisza i Saturna. Są to największe planety w Układzie Słonecznym. Są też najcięższe, choć nie mają stałej powierzchni. Dalej Uran i Neptun. Te dwie planety nazywane są lodowymi olbrzymami, a na samym krańcu Układu Słonecznego widzimy Plutona. Kiedyś był uważany za pełnoprawną planetę, ale teraz wykreślono go z listy. Na tym etapie jesteśmy 7 miliardów kilometrów od domu. Sonda kosmiczna New Horizons potrzebowała około 9 lat, aby tu dotrzeć. Trzymajcie się, przyspieszamy! Przechodzimy przez pas Kuipera. Składa się na niego wiele asteroid i lodowych bloków. Są to jedne z najstarszych materiałów budulcowych w naszym Układzie Słonecznym. Miliardy lat temu cały nasz świat wyglądał jak wielka chmura takich asteroid. Podróżujemy dalej przez mroczne odmęty kosmosu i docieramy do krawędzi Układu Słonecznego. Heliosfery. Do tej pory poruszaliśmy się wraz ze słonecznym wiatrem. Teraz jednak zaczyna on zwalniać i zderza się z wiatrem międzygwiezdnym. Temperatura rośnie. To zjawisko nosi nazwę szoku końcowego. Sonda kosmiczna Voyager 1 dotarła do tego punktu w grudniu 2004 roku. Jesteśmy w obszarze, gdzie kończy się heliosfera, a zaczyna przestrzeń międzygwiezdna. To miejsce nazywamy heliopauzą. W 2012 roku Voyager przekroczył tę granicę i stał się pierwszym w historii obiektem stworzonym przez człowieka w przestrzeni międzygwiezdnej. Ale wiadomość z Voyagera informująca o tym wydarzeniu dotarła na Ziemię prawie rok później z powodu ogromnej odległości. Voyager 1 potrzebował 35 lat, aby przebyć całą tę drogę. Oto i jest. Sonda długości samochodu osobowego i wadze 2 motocykli. Na jej kadłubie można dostrzec złotą tabliczkę. To przesłanie od ludzi dla potencjalnych cywilizacji gdzieś tam w kosmosie. Zawiera zdjęcia ziemskich krajobrazów, nagrania ludzkiej mowy i nasze DNA. W 2021 roku Voyager ma już 43 lata na liczniku. Sonda przebyła w tym czasie 22,5 miliarda kilometrów. To tyle, co 152 odległości z Ziemi do Słońca i wciąż pokonuje swoją drogę z kosmiczną prędkością 61 tysięcy kilometrów na godzinę. Teraz zbliżamy się do gwiazdy najbliższej naszemu Układowi Słonecznemu. To Proxima Centauri. Jesteśmy tak daleko od naszej rodzimej planety, że nawet światło potrzebuje więcej niż 4 lata, aby pokonać tę odległość. Gdybyśmy podróżowali tradycyjną rakietą, podróż zajęłaby nam 73 tysiące lat. Dlaczego chcieliśmy tu dotrzeć? Powodem jest podobna do Ziemi planeta o nazwie Proxima Centauri B, o 10% większa od Ziemi i nieco od niej cięższa. Leży w strefie zamieszkiwalnej swojej rodzimej gwiazdy. To znaczy, że może tu istnieć woda w stanie ciekłym, a tym samym jakieś formy życia. Jednak gwiazda od czasu do czasu emituje rozbłyski. Niedawno jej jasność wzrosła prawie 1000-krotnie. W tym czasie doszło do emisji takiego promieniowania, że nawet jeśli na planecie istniało jakieś żywe stworzenia, prawdopodobnie nie miałyby szans na przetrwanie.
Znajdujemy się teraz ponad 8 lat świetlnych od Ziemi. Najjaśniejszą gwiazdą na naszym nocnym niebie jest Syriusz. Jest tak jasne, że można go dostrzec nawet za dnia. Przy czym w rzeczywistości są to dwie gwiazdy, Syriusz A i B. Orbitują one wokół wspólnego ośrodka ciężkości. Gwiazdy te poruszają się w kierunku naszego Układu Słonecznego z prędkością prawie 8 km na sekundę. To tyle, ile osiąga najszybszy samochód na Ziemi. Pora wcisnąć hamulec. Dotarliśmy właśnie do potencjalnie nadającej się do zamieszkania planety, oddalonej od Ziemi o bagatela 39 lat świetlnych. To TRAPPIST-1d. Jej gwiazda to biały karzeł, czyli zimna gwiazda dziesięciokrotnie mniejsza i lżejsza od Słońca. Wokół niej orbituje 7 planet. Ale to TRAPPIST-1d najbardziej przypomina Ziemię, przy czym jest to od naszej planety o 30% mniejsza i 3 razy lżejsza. Ma natomiast skalistą powierzchnię i przyjemną temperaturę 9 stopni Celsjusza, czyli komfortowe warunki do chodzenia w lekkiej kurtce. Niewykluczone, że istnieje tu atmosfera, są góry, morza i oceany, co oznacza, że ta planeta może nadawać się do zbudowania ludzkiej kolonii. Szkopuł w tym, że dotarcie tutaj przy użyciu tradycyjnych rakiet zajęłoby około 677 tysięcy lat. A oto nasz główny cel, Betelgeza. Podróż na nią z Ziemi współczesnym statkiem kosmicznym zajęłaby prawie 8,7 miliona lat. Gwiazda jest tak duża, że nasz statek wygląda przy niej jak ziarenko piasku na bezkresnej plaży. Musimy cofnąć się w czasie, by dowiedzieć się, co spotkało tę gwiazdę. Najpierw znajdowała się tu piękna mgławica, czyli chmura różnokolorowego kosmicznego pyłu i gruzu, która zaczęła się później kurczyć pod własnym ciężarem. W jądrze mgławicy rozpoczęła się reakcja jądrowa i bum! Narodziła się gwiazda. Z początku Betelgeza była masywna i gorąca, ale nie rozrastała się, pozostawała stabilna. Zajrzyjmy teraz do jej serca. Reakcje jądrowe zachodzące w jądrze gwiazdy wytwarzają potężną ilość ciepła i energii. Ta energia generuje siłę, która naciska na ściany gwiazdy od wewnątrz i powoduje jej rozszerzanie się. Jednocześnie jednak to bardzo ciężkie ciało niebieskie, co oznacza, że grawitacja naciska na nie z zewnątrz. Jeśli te dwie siły są zrównoważone, gwiazda pozostaje stabilna. Z czasem jednak zaczyna brakować jej paliwa, helu i wodoru. Wtedy do reakcji jądrowej włączają się cięższe pierwiastki znajdujące się w jądrze. Podczas spalania uwalniają więcej energii i ciepła niż może zrównoważyć siła grawitacji. Gwiazda zaczyna się rozszerzać i to właśnie dzieje się teraz z Betelgezą. Jest już tak duża, że gdyby umieścić ją w centrum naszego Układu Słonecznego, jej krawędź dotykałaby pasa asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Betelgeza będzie się rozszerzać aż do całkowitego wyczerpania paliwa. Wtedy górę weźmie grawitacja. Gwiazda zmniejszy swoje rozmiary, a potem nastąpi ogromna eksplozja. Wybuch supernowej będzie tak oślepiający, że Betelgeza rozbłyśnie jaśniej niż księżyc na nocnym niebie. Na szczęście Ziemia znajduje się zbyt daleko, by eksplozja mogła w jakikolwiek sposób zaszkodzić ludziom. Silny strumień materii wyrzucony w jej wyniku dotrze do Układu Słonecznego dopiero za 6 milionów lat. Przy czym wiatr słoneczny zatrzyma ten strumień, więc nic nam nie grozi. Betelgeza może wybuchnąć w każdej chwili w ciągu najbliższych 10 tysięcy lat. Z drugiej strony niektórzy naukowcy twierdzą, że nie nastąpi to w ciągu następnych 100 tysiącleci. Wróćmy do momentu przed wybuchem Betelgezy. Może bowiem dojść do innego, ciekawszego scenariusza. Grawitacja zacznie ściskać masywne jądro gwiazdy z taką siłą, że w jego miejscu powstanie czarna dziura. Czarne dziury to najcięższe obiekty we wszechświecie, mają niesamowitą siłę przyciągania. Nawet światło nie jest w stanie uciec z takiej grawitacyjnej pułapki. Czarna dziura Betelgezy zacznie karmić się kosmicznym pyłem i tym, co pozostało z gwiazdy. Wszystkie te szczątki i światło z innych gwiazd zostaną zamrożone w pobliżu horyzontu zdarzeń rosnącej czarnej dziury. Po raz pierwszy w historii będziemy mogli obserwować narodziny takiego tajemniczego obiektu. Jednak w rzeczywistości Betelgeza jest zbyt jasna, aby zmienić się w czarną dziurę. Najprawdopodobniej po wybuchu przekształci się w białego karła, który będzie stopniowo zanikał, aż stanie się zupełnie niewidoczny. To zdecydowanie najlepszy pełny portret Słońca. Na szczęście nasza gwiazda macierzysta, licząca 4,5 miliarda lat, nie użyła żadnego makijażu, aby poprawić odcień skóry przed sesją zdjęciową. Teraz możemy szczegółowo zbadać jej powierzchnię.
To kultowe zdjęcie zostało wykonane w marcu 2022 roku. NASA chciała lepiej zrozumieć zachowanie Słońca i jego wpływ na życie na Ziemi i oczywiście na przyszłość naszych technologii kosmicznych. W tym celu w lutym 2010 roku wystrzelono satelitę Solar Dynamics Observatory, w skrócie SDO. Ta legendarna sesja zdjęciowa miała miejsce 12 lat później, kiedy SDO znajdowała się w połowie drogi między Ziemią a Słońcem. Naukowcy musieli złożyć 25 pojedynczych obrazów niczym puzzle. Ostatecznie zdjęcie ma 83 miliony pikseli. Tak, ta rozdzielczość jest około 10 razy lepsza niż na ekranie telewizora 4K. Spójrz na ten niesamowity wzór przypominający ciastka. Zazwyczaj jasna powierzchnia Słońca przesłania je, gdy obserwujemy gwiazdę z Ziemi. Na szczęście NASA zbadała światło poza zakresem widzialnym, co pozwoliło im odkryć pewne niewidoczne szczegóły oblicza Słońca. Po dostosowaniu selfie za pomocą filtrów i efektów można uzyskać zupełnie nowe portrety podkreślające różne miejsca na twarzy. Nawet te, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Ta sama zasada działa tutaj. Wszystkie te kule plazmy to samo zdjęcie Słońca uchwycone przy różnych długościach fal elektromagnetycznych. Pokazane plamy i wzory mogą pomóc nam nieco lepiej zrozumieć wydarzenia zachodzące wewnątrz skóry Słońca. Z prędkością światła oznacza super szybko, ale ten różowo-złoty promień padający na twój policzek o świcie przeszedł długą drogę i w kategoriach ludzkich jest niesamowicie stary. Fotony generowane przez jądro Słońca potrzebują od 10 tysięcy do 170 tysięcy lat, aby przemierzyć atmosferę gwiazdy. A następnie jeszcze około 8 minut, aby dotrzeć do Ziemi. Zbadajmy więc, co zajmuje tyle czasu. Nasza wycieczka rozpoczyna się od górnej warstwy atmosfery Słońca. Pamiętasz słoneczne bóstwa z filmów i sztuk teatralnych? Często noszą luksusowe korony ze złotymi promieniami. Cóż, prawdziwe Słońce również nosi fantazyjną koronę, która jest zewnętrzną warstwą jego atmosfery. Ale oczywiście rozmiar i splendor są nieporównywalne z plastikowymi koronami, a jej kształt nie jest tak stabilny. Korona to gazowa powłoka otaczająca naszą gwiazdę macierzystą, więc jej rozmiar i kształt nieustannie zmieniają się pod wpływem pola magnetycznego Słońca. Koronę tę można dostrzec gołym okiem z Ziemi podczas całkowitych zaćmień Słońca. Wygląda jak piękne, intensywne promieniowanie wokół tarczy słonecznej, które samo w sobie jest całkowicie zablokowane przez Księżyc. Korona rozciąga się 8 milionów kilometrów nad powierzchnią Słońca, podczas gdy nasza błękitna planeta ma tylko 13 tysięcy kilometrów średnicy. Tak więc, jeden hipotetyczny promień korony równa się rzędowi około 625 tysięcy planet wielkości Ziemi. I nagle wszystkie moje problemy zaczęły wydawać się takie malutkie. Oto kolejny zabawny fakt. Korona słoneczna łamie prawa fizyki, ponieważ jest gorętsza niż powinna. Jej temperatura sięga 1 miliona stopni Celsjusza, podczas gdy powierzchnia Słońca ma tylko około 5000 stopni. Chociaż słowo tylko nie do końca tutaj pasuje. Zwykle temperatura spada wraz z oddalaniem się od źródła ciepła, ale w tym przypadku tak nie jest. Naukowcy badający kosmos wciąż drapią się po głowach, próbując zgłębić tę tajemnicę. Na szczęście niedawna sesja zdjęciowa pozwala nam odkryć, co dzieje się wewnątrz tego ogromnego, gorącego sprzętu bez ryzyka utraty wzroku. Weźmy na przykład te piękne, jasne plamy. Przedstawiają one rozbłyski słoneczne zachodzące pod warstwą korony. Rozbłyski słoneczne to potężne eksplozje, które występują, gdy pola magnetyczne zderzają się ze sobą. Kiedy tak się dzieje, zmieniają one kształt i szybko się reorganizują. Pola te powstają z plazmy, która sama w sobie jest bardzo wzburzona, więc wydarzenia te nie są zaskoczeniem dla lokalnej pogody. Kto by pomyślał, że Słońce ma ciemne plamy na skórze, tak jak ludzie? Te ciemniejsze obszary znane są jako dziury koronalne. Mieszkańcy Ziemi mogą doświadczyć ich wpływu, obserwując piękne zorze polarne. Dziury koronalne są mniejsze, ponieważ plazma w tych miejscach jest chłodniejsza, mniej gęsta i magnetycznie otwarta. W
Warunki te pozwalają wiatrom słonecznym uciekać na zewnątrz przez układ słoneczny, zamiast pozostawać na powierzchni Słońca. A kiedy zderzają się z ziemską magnetosferą, powstają zorze polarne, które stanowią fascynujący widok. Na szczęście lokalne pola chłodzą wiatry słoneczne. Gdybyśmy szukali odpowiednika włosów na Słońcu, najlepszym kandydatem byłyby prominencje słoneczne. Te duże, jasne pętle plazmy powstają na powierzchni Słońca i rozciągają się na tysiące kilometrów w przestrzeni kosmicznej. Ich żywotność waha się od dnia do kilku miesięcy. Jest to jedno z najczęstszych zjawisk w tym regionie. Chociaż pierwszy szczegółowy opis prominencji słonecznych pochodzi z XIV wieku, współcześni naukowcy wciąż badają, w jaki sposób i dlaczego w ogóle powstają. Nurkując dalej w głąb, mamy do czynienia z regionem przejściowym. Grubość tej warstwy wynosi około 100 km, a tutejsza pogoda jest niewyobrażalna. Temperatury mogą wzrosnąć nawet do 500 tysięcy stopni Celsjusza. Warstwa przejściowa znajduje się pomiędzy koroną a ostatnim obszarem atmosfery Słońca, zwanym chromosferą. Skoro o tym mowa, witamy na naszym kolejnym przystanku. Region chromosfery słynie z naukowej tajemnicy zwanej spikulami, inaczej bryzgi chromosferyczne. Zabawna nazwa. Te spektakularne, przypominające trawę strumienie plazmy strzelają w górę z powierzchni Słońca i osiągają prędkość około 100 km na sekundę. Jakby skakały na trampolinie z powierzchni Słońca. Każda trwa kilka minut w przestrzeni kosmicznej, zanim spadnie z powrotem do atmosfery słonecznej. Astronauci mieli trudności z wyjaśnieniem, w jaki sposób naładowane magnetycznie cząstki mogły uciec przed masywną grawitacją Słońca, będąc tak blisko niego. Prawdopodobna odpowiedź pojawiła się w 2017 roku. Grupa naukowców odkryła, że naturalne cząstki zapewniały naładowanym magnetycznie cząstkom dodatkową wyporność, aby na chwilę uciec przed grawitacją słoneczną. Teraz przejdźmy dalej, 1700 km w kierunku wnętrza przez chromosferę, aby w końcu dotrzeć do powierzchni Słońca, fotosfery. Jej grubość wynosi około 400 km, jednak w przeciwieństwie do Ziemi powierzchnia Słońca nie jest solidna ani stabilna. Temperatury są tu niewiarygodnie wysokie, aby mogła zaistnieć jakakolwiek materia. Z drugiej strony naukowcy często nazywają plazmę czwartym stanem materii. Dlaczego nie? Składa się ona ze zjonizowanych atomów i wolnych elektronów, więc w pewnym sensie zasługuje na miano materii. Więc o co chodzi? Może pewnego dnia spotkamy lokalną cywilizację ludzi, plazmoidów, ale myślę, że najlepiej będzie, jeśli pominiemy ich powitalne, ciepłe uściski. Może być gorąco. Tak czy inaczej, fotosfera jest naszym ostatnim przystankiem, ponieważ ludzkość nie dysponuje technologią pozwalającą na głębszą eksplorację Słońca. Tak więc, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, będziesz musiał wymyślić własny statek kosmiczny. Ale szkoda na to czasu. Masz tylko około 7 do 8 miliardów lat. Po tym czasie, według szacunków naukowców, nasze Słońce zniknie. Masz jednak poważnego konkurenta. Należąca do NASA sonda Parker Solar Probe jest aktualnie mistrzem w najgłębszym zanurzeniu w Słońcu. Ten statek kosmiczny zdołał pokonać ponad 7 milionów kilometrów od powierzchni Słońca w kierunku jego jądra 27 września 2023 roku. Następnie sonda Parker Solar Probe powtórzyła swój rekord w grudniu tego samego roku. Zapytasz, dlaczego więc się nie stopiła? Sonda została zaprojektowana tak, aby wytrzymać niezwykle intensywne warunki i wahania temperatury. Jest wyposażona w niestandardową osłonę termiczną i autonomiczny system chroniący misję przed potężnymi światłami słonecznymi. NASA ma dalsze ambitne plany. W grudniu 2024 roku Parker zbliży się do Słońca. Będzie podróżować szybciej niż jakikolwiek obiekt stworzony przez człowieka, z prędkością 700 tysięcy km na godzinę. Sonda znajdzie się w odległości zaledwie 6 milionów kilometrów od rozżarzonej powierzchni Słońca. To jak lądowanie na gwieździe. Astronomowie już porównują to epickie wydarzenie do lądowania na Księżycu. Myślę, że byłoby bezpieczniej, gdybyśmy, no wiesz, wylądowali w nocy. Taki żarcik.
Zapnijcie pasy, drodzy entuzjaści kosmosu, ponieważ dziś zapoznamy się z pozaziemskimi rewelacjami, które zostały ujawnione w tym roku. Od gigantycznych gwiazd po molekuły organiczne. Niewątpliwie ten rok jest dla astronomów bardzo udany. Nadróbmy więc zaległości i zobaczmy, co ciekawego wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Przede wszystkim odkryliśmy kilka prawdziwych astralnych potworów. Wyobraźcie sobie, że patrzycie na nocne niebo i widzicie gwiazdy, które są nie tylko duże, ale absolutnie przeogromne. Uczeni mają do dyspozycji specjalny teleskop Jamesa Webba, który pozwala im badać początki Wszechświata. Podczas badań natknęli się na pradawne gwiazdy, które są 10 tysięcy razy większe od naszego Słońca. Tak, dobrze słyszeliście. 10 tysięcy razy. Te giganty to jedne z pierwszych gwiazd, jakie w ogóle powstały we Wszechświecie miliardy lat temu. Załóżmy, że gromada kulista to ogromna kosmiczna ekipa, która liczy sobie od 100 tysięcy do miliona członków. Gromady te przypominają gigantyczne spotkania rodzinne, podczas których wszystkie gwiazdy rodzą się mniej więcej w tym samym czasie. Ale co sprawia, że te nowo odkryte olbrzymy są tak wyjątkowe? Cóż, ich rdzenie lub centralne części są znacznie gorętsze niż to, co charakteryzuje dzisiejsze gwiazdy. Naukowcy uważają, że to intensywne ciepło może być spowodowane spalaniem dużej ilości wodoru w naprawdę wysokich temperaturach. To tak jakby odbywał się tam galaktyczny grill. W gromadach kulistych dzieje się coś fascynującego. Mniejsze gwiazdy zderzają się z supermasywnymi i zyskują dodatkową energię na zasadzie doładowania. Ale jest pewien szkopuł. Większość z tych gromad obecnie się starzeje, a supermasywne gwiazdy zniknęły dawno temu. W obserwowanych dziś zgrupowaniach możemy dostrzec jedynie ślady ich istnienia. Uczeni badają je na podstawie tajemniczych śladów ich obecności. Odkrycie tych potworów jest niezwykle ważne dla naszego zrozumienia Wszechświata. Jeśli naukowcom uda się zebrać więcej dowodów potwierdzających ich istnienie, będzie to wielki przełom. Pomogłoby to pogłębić wiedzę o gromadach kulistych i o tym, jak powstają supermasywne gwiazdy. A to tylko pierwsze ekscytujące odkrycie 2023 roku. Następne jest nieco smutne. Na pewno kojarzycie te piękne pierścienie, które sprawiają, że Saturn wygląda tak fantazyjnie. I wiecie co? Z astronomicznego punktu widzenia w niedalekiej przyszłości mogą one zniknąć. Misja Cassini, która badała Saturna w latach 2004-2017, zebrała niezwykle interesujące dane na temat tych pierścieni. Podczas wielkiego finału pracy Cassiniego, gdy sonda wykonała spektakularny manewr w pobliżu Saturna, uczeni zauważyli coś zaskakującego. Pierścienie traciły masę w każdej sekundzie. Mówimy tu o tonach. Oznacza to, że ta wspaniała aureola przetrwa jeszcze góra kilkaset milionów lat. Ludziom może się wydawać, że to długo, ale w skali Wszechświata jest to zaledwie mrugnięcie. Dzięki tym informacjom nauczyliśmy się, że ogromne pierścienie, takie jak te Saturna, nie trwają wiecznie. W pewnym momencie zanikają, ale prawda jest taka, że my tego nie zobaczymy. Naukowcy mają swoją teorię na temat tego, co się stanie, gdy pierścienie Saturna znikną. Uważają oni, że inne lodowe i gazowe olbrzymy w naszym Układzie Słonecznym, takie jak Uran i Jowisz, również mogły kiedyś posiadać masywne pierścienie. Jednak z biegiem czasu uległy one degradacji i stały się cienkimi, delikatnymi pasmami asteroid, jak te, które ma obecnie Uran. Pierścienie Saturna we większości składają się z lodu z domieszką skalistego pyłu. Pochodzi on z asteroid i malutkich meteoroidów, rozbijających się o ciała niebieskie i rozpadających się na kawałki. Wygląda to niczym burza śnieżna lodowych cząstek i kosmicznych odłamków. Badania ujawniły również, że pierścienie Saturna pojawiły się długo po powstaniu samej planety. Formowały się jeszcze w czasach, gdy na Ziemi żyły dinozaury. Zatem pod względem wieku astronomicznego są one dość młode. Mają zaledwie kilkaset milionów lat. Odkrycie to wywołało w środowisku naukowym niemałą ekscytację, ponieważ oznacza, że w przeszłości Saturna wydarzyło się coś dramatycznego, co doprowadziło do narodzin tego oszałamiającego lodowego dysku. Jest to jednak zagadka, która wciąż czeka na rozwiązanie. Naukowcy chcą dowiedzieć się, co dokładnie spowodowało uformowanie się pierścieni i dlaczego mają one tak wyjątkową strukturę.
Miejmy nadzieję, że do tego dojdą. Przejdźmy teraz do czegoś bardziej optymistycznego. Oto kolejna świeża wiadomość z kosmosu. Naukowcy badali w ostatnim czasie jedną z najbardziej odległych galaktyk we wszechświecie i znaleźli coś zupełnie niesamowitego. Cząsteczki organiczne. Galaktyka, o której mowa, nosi długą nazwę. SPT-04-1847 i znajduje się ponad 12 miliardów lat świetlnych od naszej małej niebieskiej planety. Czy można w ogóle sobie wyobrazić taką odległość? Jest to najdalsza znana galaktyka, w której doszukiwano się złożonych cząstek organicznych. Dlatego patrzenie na tę galaktykę jest jak patrzenie na coś z czasów, gdy wszechświat był jeszcze dzieckiem. Nie mamy pojęcia, jak ta galaktyka wygląda obecnie. Światło, które do nas dotarło, wygląda tak, jak wyglądało, gdy wszechświat miał zaledwie 1,5 miliarda lat. Naprawdę możemy mieć styczność z rzeczami z tak odległej przeszłości. Mówiąc konkretnie, znaleziono coś o bardzo skomplikowanej nazwie. Cząsteczkę wielopierścieniowego węglowodoru aromatycznego lub po prostu WWA. Pewnie zastanawiacie się, a co to u licha jest? Cóż, cząsteczki te można również znaleźć na naszej planecie. Są na przykład obecne w spalinach samochodowych i uaktywniają się w trakcie pożarów lasów. Cząsteczki WWA składają się z łańcuchów atomów węgla i, co najważniejsze, są uważane za podstawowy budulec życia. To niesamowite, jak te maleńkie, życiodajne łańcuchy węglowe zostały odkryte w tak odległej galaktyce. To jak znalezienie igły w stogu siana. Odkryto również, że gaz unoszący się w tej galaktyce jest wypełniony ciężkimi pierwiastkami. Budzi to sugestie, że wiele gwiazd pojawiło się tam i zniknęło, tworząc w międzyczasie te wszystkie niesamowite pierwiastki. Czyli galaktyka ta może być potencjalnie bogata również w inne pierwiastki. Ta naukowa rewelacja otwiera mnóstwo możliwości i rodzi wiele ekscytujących pytań. Jak te cząsteczki powstały w tak odległej galaktyce? A skoro spoglądamy w przeszłość, warto też zapytać, co się stało z tymi cząsteczkami organicznymi? Czy mogły wyewoluować w życie? Wiele fascynujących spraw wciąż czeka na wyjaśnienie. Swoją drogą, skoro to tak daleko, jak naukowcom udało się dokonać takiego odkrycia? Cóż, mieli instrument o nazwie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Ten zaawansowany sprzęt został niedawno uruchomiony i ma gigantyczny potencjał, jeśli chodzi o obserwacje wszechświata. Kiedy naukowcy badali tę odległą galaktykę, napotkali jednak mały problem. Pochodzące stamtąd światło było tak słabe, że trudno było je wykryć, ale uczeni wpadli na genialny pomysł, jak to rozwiązać. Wykorzystali coś, co nazywa się soczewkowaniem grawitacyjnym, które jest czymś w rodzaju naturalnej mocy podobnej do szkła powiększającego. Wyobraźmy sobie dwie galaktyki ustawione idealnie w jednej linii, jak na sesji zdjęciowej. Światło z odległego układu gwiazd, galaktyki, tła podróżuje w naszym kierunku. Na swojej drodze przechodzi jednak przez galaktykę pierwszego planu, która jest jak gigantyczna, kosmiczna soczewka. Co dzieje się dalej? Grawitacja galaktyki pierwszego planu zakrzywia światło niczym szkło powiększające, czyniąc je większym i jaśniejszym. Jakbyśmy mieli kosmiczną soczewkę powiększającą do naszych teleskopów. To zakrzywienie światła tworzy efektowny obraz zwany pierścieniem Einsteina. Przypomina on aureolę lub pierścień światła otaczający galaktykę na pierwszym planie. Zasadniczo jest to sposób, w jaki natura pokazuje swoje magiczne moce. Z soczewkowaniem grawitacyjnym i tymi pięknymi pierścieniami Einsteina naukowcy mogą zobaczyć odległe obiekty wyraźniej i dowiedzieć się niesamowitych rzeczy o wszechświecie. Dzięki tym wszystkim korelacjom udało im się odkryć interakcje chemiczne z wczesnych galaktyk. Czyż to nie wspaniałe? Naukowcy są tym faktem bardzo podekscytowani i trudno im się dziwić. Nigdy nie spodziewali się, że znajdą tak złożone cząsteczki organiczne w tak odległej galaktyce. I kto wie, może to dopiero początek przełomowych i ekscytujących nowin z kosmosu. Patrzcie w gwiazdy, moi drodzy. Wszechświat jest pełen niespodzianek i kryje przed nami jeszcze wiele oszałamiających sekretów, które tylko czekają na odkrycie. Miejmy nadzieję, że w nieodległej przyszłości dowiemy się jeszcze więcej.
Od ostatniej supernowej w Drodze Mlecznej minęło już sporo czasu, precyzyjnie mówiąc ponad 400 lat. Trochę dużo, prawda? Spójrzmy więc na gwiazdy, które w najbliższym czasie mogą eksplodować, jeśli już tego nie zrobiły. Na szczycie naszej listy znajduje się gwiazda widoczna na półkuli południowej Eta Carinae. Greckie litery stojące przed nazwami gwiazdozbiorów wskazują na stopień jasności danej gwiazdy. W 1677 Sir Edmund Halley zaklasyfikował Eta Carinae jako siódmą najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Kila, ponieważ litera Eta jest siódma w greckim alfabecie. Dla 17-wiecznego astronoma i jego ówczesnych kolegów po fachu gwiazda musiała nie być tak jasna, jednak najnowsze badania Eta Carinae wskazują, że jest ona około 5 milionów razy jaśniejsza od naszego Słońca. Jasność jest zagadnieniem technicznym, którym posługują się astronomowie. Nie oznacza jedynie jaskrawości. Jasność odnosi się do całkowitej energii wyzwalanej na wszystkich częstotliwościach. Eta Carinae wyzwala jej 5 milionów razy więcej niż nasza gwiazda, prawdziwy mocarz Drogi Mlecznej. Eta Carinae jest 100 razy masywniejsza i 240 razy większa od naszego żółto-białego słoneczka. Oczywiście ze względu na dystans, jaki ją dzieli od Ziemi, czyli około 7,5 tysiąca lat świetlnych, wygląda ona na dość przyćmioną. Jeśli jednak wybuchnie w supernowej, eksplozja ta może uderzyć w warstwę ozonową Ziemi, uszkodzić działanie satelitów oraz zranić astronautów. 159 lat po obserwacjach Halleya Eta Carinae przeszła eksplozję podobną do nowej. Zwiększyła się od względnie przyćmionej gwiazdki do drugiego najjaśniejszego obiektu widocznego z Ziemi, ale tylko na 27 lat. Od 1836 do 1863 roku Eta Carinae była drugą najjaśniejszą i widoczną zarazem gwiazdą po Syriuszu, zwanym również Gwiazdą Psa, a ten znajduje się tylko 8 lat świetlnych od nas. Od 1863 roku, nie licząc kilku rozbłysków, Eta Carinae ściemniała do swojej pierwotnej jasności, której magnituda wynosiła 4,5, ale astronomowie są nam winni przeprosiny, czego pewnie nie powinniśmy oczekiwać w najbliższym czasie. Za co? Za pojęcie magnitudy. Im jaśniejsza gwiazda, planeta lub księżyc, tym niższa ich magnituda. Zatem gwiazdy świecące jaśniej niż magnituda 1 posiadają magnitudę 0 albo wręcz ujemną. Dla przykładu magnituda pełni księżyca wynosi minus 13. Magnituda 4,5, jak ta Eta Carinae, jest dość niska, jeśli chodzi o poziom widoczności z Ziemi. Mimo to, w bezchmurną noc i bez jakichkolwiek zakłóceń światła, widać ją dość wyraźnie z dowolnego punktu na południe od Kairu w Egipcie. 30 stopni szerokości geograficznej północnej to najdalszy punkt na północ, z którego można ją zobaczyć. Ale słuchajcie tego, Eta Carinae coś kombinuje. Zaczęła podobnie jaśnieć i obecnie jest jaśniejsza niż kiedykolwiek od 1864 roku. To skomplikowane. Eta Carinae jest tak naprawdę gwiazdą podwójną. Składa się z Eta Carinae A oraz, jak łatwo się domyślić, Eta Carinae B. Ale jest również trzecia gwiazda wchodząca w interakcję z tym podwójnym systemem. Jej nazwę można odgadnąć, nie prosząc Google o pomoc. Eta Carinae C. Wdmuchnięta w dwa nieprawdopodobnie masywne bąble gazu, które rozszerzają się z prędkością około 32 milionów kilometrów na godzinę. Eta Carinae jest bez wątpienia jedną z najdziwniej wyglądających gwiazd, jaką kiedykolwiek przyjdzie nam zobaczyć. Pamiętajmy, że jest od nas oddalona o 7,5 tysiąca lat świetlnych. Cokolwiek by się z nią stało w ciągu minionych 7,5 tysiąca lat, i tak byśmy tego nie zobaczyli. Powód? Promieniowanie elektromagnetyczne gwiazdy jeszcze do nas nie dotarło. Astronomowie jednak bacznie ją obserwują, ponieważ może w każdej chwili wybuchnąć w hipernowej. A może już to zrobiła 5000 lat temu? A w takim wypadku musimy poczekać kolejne 2,5 tysiąca lat, żeby to zobaczyć. No dobra, wpisuję w kalendarz. Spośród 30 kandydatek do potencjalnej eksplozji w supernowej, w najbliższym czasie astronomowie najczęściej typują Rho Cassiopei, kolejna grecka litera. Rho jest 17 w greckim alfabecie, co oznacza, że Rho Cassiopei jest 17 gwiazdą z najjaśniejszą magnitudą w gwiazdozbiorze Cassiopei. Mimo to Rho Cas... Taka ksywka jest jedną z raptem 7 znanych żółtych gwiazd hipergigantów w Drodze Mlecznej. Kolejny mocarz.
Aby być widoczną w magnitudzie 4,5 z odległości około 10 tysięcy lat świetlnych, Rokas musi być ogromną gwiazdą, czyli hipergigantem. Gdyby podmienić nią Słońce, pochłonęłaby całą orbitę Marsa, mimo to jest dalej żółta. To nie czerwony gigant, czerwień wskazuje na niższą temperaturę powierzchni. Rokas, mimo swych rozmiarów, nieznacznie przewyższa gorącym nasze Słońce. Może to oznaczać tylko dwie rzeczy. Albo wewnątrz swego jądra łączy atomy znacznie cięższe od wodoru i helu, albo produkuje o wiele więcej energii niż czerwony olbrzym. W 2000 roku miała miejsce masywna eksplozja Rokas. Rozjaśniła się o 2 stopnie magnitudy, wyrzucając w kosmos energię 10 tysięcy razy większą od masy Ziemi, z czterokrotnością prędkości dźwięku. Astronomowie wykryli w tej eksplozji ślad tlenku tytanu. To oznacza, że Rokas jest o wiele bliżej supernowej lub w tym przypadku hipernowej niż astronomowie zakładali. Żelazo jest kilka stopni wyżej od tytanu na tablicy Mendelejewa. Formujący się pierwiastek powoduje zatrzymanie fuzji oraz zapadnięcie się gwiazdy. Rokas jest bardzo blisko, a raczej była bardzo blisko, ponieważ eksplozja, którą widzieliśmy w 2000 roku, wydarzyła się 10 tysięcy lat wcześniej. Wielu astronomów uważa, że Rokas już eksplodowała w hipernowej, przeobraziła się w czarną dziurę i przestała istnieć. Tymczasem uwagę całego świata skupiła Betelgeza. Jej jasność dramatycznie spadła. Obecnie świeci w 37% swej pierwotnej jasności. Czyżby zbliżała się do eksplozji w supernowej? Póki co Betelgeza jest najjaśniejszą gwiazdą na nocnym niebie, przynajmniej w świetle podczerwonym. To istotna informacja, ponieważ jak za chwilę zobaczymy, ma związek z kandydowaniem do eksplodowania w supernowej. Inna nazwa Betelgezy brzmi Alfa Orionis. Kolejne oznaczenie grecką literą, czyli powinniśmy wysnuć wniosek, że Betelgeza jest najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdozbiorze Oriona. Prawda? Wcale nie. Jest drugą najjaśniejszą gwiazdą. Tytuł najjaśniejszej w tym obszarze należy do Rigela albo Bety Orionis. I weź tu się połap. Może to wynikać z klasyfikacji Betelgezy. Jest półregularną wariacją gwiazdy. Jej szacowany 400-dniowy cykl pulsacji zmniejsza jej jasność o około 1 stopień magnitudy, redukując jej status z gwiazdy o pierwszym stopniu magnitudy do znacznie bliższego drugiego stopnia. Do tej pory nie zaobserwowano tak drastycznego ściemnienia Betelgezy jak w ostatnim czasie. Co się z nią dzieje? Od późnego 2019 roku do połowy 2020 Betelgeza przechodziła okres znacznego ściemniania, wynikłego z masowego wydzielania masy. Astronomowie aż skakali z radości, gdy to odkryli. W toku swych badań odkryli kilka zaskakujących danych o tej gwieździe. Po pierwsze, Betelgeza nie jest tak odległa, jak uważaliśmy do tej pory. Nowy, precyzyjniejszy pomiar wskazuje na dystans 548 lat świetlnych. To o 1/4 bliżej w porównaniu do poprzednich pomiarów. Drugi nowy fakt. Średnica Betelgezy zmniejszyła się o tę samą wartość. Obecnie gwiazda jest o 25% mniejsza niż poprzednio. Ustalono również przyczynę nagłego ściemnienia gwiazdy. Wyrzuciła ona ogromny obłok gazu zawierający magnez. Chmura przysłoniła większą część światła dochodzącego z Betelgezy, przez co gwiazda wyglądała wizualnie na znacznie ciemniejszą niż była w rzeczywistości. Magnez nie jest tak daleko od żelaza na tablicy Mendelejewa. To oznacza, że Betelgeza może być znacznie bliżej supernowej niż nam się wydawało. Formujące się w gwieździe żelazo oznacza równoczesne zatrzymanie wszelkich jej reakcji fuzyjnych. Następnym krokiem jest implozja, ale w przypadku Betelgezy wiemy o tym najmniej. Najwięcej energii gwiazda wydziela w postaci światła podczerwonego, co również wskazuje na fakt, że jej jądro zapewne wciąż spala hel, a nie coś, co bezpośrednio przyczyniłoby się do drastycznego zwiększenia ciepła, jak na przykład węgiel. Betelgeza i tak ma szansę na eksplozję w supernowej, ale najwcześniej za 100 tysięcy lat. Tak więc można ją skreślić z listy kandydatek, przynajmniej na razie. Supernowa 1987a całkowicie zaskoczyła astronomów, gdy nagle rozjaśniła obłok Magellana, oddalony od Drogi Mlecznej o 100 tysięcy lat świetlnych. Wtedy też większą uwagę skupiła na sobie podobna gwiazda, znacznie bliższa Ziemi, Rigel w gwiazdozbiorze Oriona. Czyżby miał zaskoczyć nas nagłą supernową? Istnieje coś takiego jak dylemat supernowej, o którym powinniście wiedzieć, ponieważ może mieć związek z eksplozją Rigela. Zdaje
się, że gwiazdy zawierające 17 mas słonecznych nie zawsze eksplodują w ten sposób. Niedawno jeden z czerwonych gigantów zwyczajnie zniknął i znów nie eksplodował supernowej, a po prostu zniknął. Coś takiego zdarzało się dość często w symulacjach komputerowych supernowych. Teraz wydarzyło się to naprawdę. Masa Rigela odpowiada masie Słońca pomnożonej 21 razy. Tak więc, czy Rigel eksploduje w supernowej, czy zwyczajnie zapadnie się w czarną dziurę powstałą w swoim jądrze? Astronomowie i fizycy wciąż pracują nad zrozumieniem dynamiki tak masywnych gwiazd, przeczesując niebo w poszukiwaniu następnej supernowej w Drodze Mlecznej. Tymczasem możemy spokojnie usiąść w fotelach, pewni, że naszej Ziemi nie zagrażają żadne skutki pobliskiej supernowej. Żyjemy w spokojnym i cichym gwiezdnym sąsiedztwie. Arktur. Ogromna czerwona gwiazda, która płonie ze wszech stron. Morze plazmy aż szaleje i pulsuje na jej powierzchni. Gwiazda ta spala wszystko, co nadto się do niej zbliży. A teraz hop! I Arktura nie ma. Jednocześnie pojawia się w centrum naszego Układu Słonecznego, zastępując Słońce. Na niebie nie widzimy już małej, żółtej kropeczki, a gigantyczną czerwoną kulę. Jest ona 25-krotnie szersza i o 30% cięższa od Słońca. Mimo że Arktur jest nieco chłodniejszy, jego obecność wciąż oznacza klęskę dla Ziemi. Odległość naszej planety od tej gwiazdy jest teraz 25-krotnie mniejsza. Wszystkie wody w rzekach i oceanach zaczynają wyparowywać. Dawne lasy deszczowe szybko zmieniają się w pozbawione życia pustkowie. Za to wschody i zachody Słońca są epickie. Wyobraźcie sobie, że podziwiacie wschód Arcturusa na dachu Empire State Building. Najpierw widzicie czerwone światło nad horyzontem. Prawie was oślepia, ponieważ gwiazda jest 110 razy jaśniejsza od Słońca. Potem stopniowo wznosi się nad powierzchnię. Gęsty punkt nad horyzontem wciąż się poszerza do momentu, w którym czerwona gwiazda niemal w całości przysłania niebo. Arktur jest teraz tak blisko, że gołym okiem widać sztormy rozgrzanej plazmy na jego powierzchni. Są to cykliczne eksplozje i wyrzuty masy. Ogromne ilości energii są wyrzucane z powierzchni gwiazdy z prędkością 2000 km na sekundę. Przybiera ona postać przyczepionej do gwiazdy oboma końcami pętli. Musielibyście ubierać specjalne skafandry kosmiczne, żeby oglądać każdy wschód Słońca. Życie na Ziemi już dawno przestało istnieć w takich warunkach, a będzie tylko gorzej. Co 8 dni Arcturus świeci coraz jaśniej. Wkrótce nasza planeta będzie przypominać Wenus. Jest tak blisko Słońca, że wysokie temperatury uniemożliwiają rozwój jakichkolwiek form życia. Pozwólmy naszej planecie nieco się schłodzić i w sercu Układu Słonecznego umieśćmy Proxima Centauri. W przeciwieństwie do Arktura jest ona czerwonym karłem. Gwiazda jest niemal 7-krotnie mniejsza od Słońca i niemal 9-krotnie lżejsza. Teraz ziemskie rzeki i oceany zamarzają. Lasy i dżungle pokrywa śnieg. Za niecały tydzień w każdym zakątku Ziemi temperatura nie będzie przekraczała punktu zamarzania. Przestaną istnieć nawet rośliny, które przywykły do mroźnych temperatur. Zwykły żywić się energią słoneczną, a teraz zaczynają głodować. Woda będzie w dalszym ciągu płynąć pod warstwą lodu. Ogrzewać ją będzie jądro naszej planety. Dzięki temu mikroorganizmy będą mogły żyć dalej. Ziemię spowija jednak nieprzenikniona ciemność. Aha, i prawie nie widać księżyca. Nie emituje on własnego światła, a odbija to słoneczne. A że naszym nowym słońcem jest Proxima Centauri, księżyc utraci swój dotychczasowy blask. Orbita będzie jeszcze większym problemem. Słońce ma odpowiednią siłę grawitacji, dzięki której przebywamy w ekosferze. Nie jest nam ani za zimno, ani za gorąco. Natomiast grawitacja Proxima Centauri jest wyraźnie słabsza, przez co Ziemia powoli oddala się od swojej gwiazdy. Do tego pojawia się ryzyko zderzenia z przelatującymi asteroidami, a nawet z innymi planetami. W najgorszym wypadku Proxima Centauri nie będzie w stanie zatrzymać Ziemi wokół siebie i zaczniemy powoli tonąć w otchłaniach kosmosu. Wtedy wszelkie życie na naszej planecie przestanie istnieć. Pora umieścić Syriusza w centrum Układu Słonecznego. To najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie. Jest większa od Słońca o około 70%, ale przy tym niemal dwa razy bardziej gorąca. Jego blask nie tylko oślepia, ale i pali. Ponadto światło Syriusza nie jest barwy żółtej, a biało-niebieskiej. Nie moglibyście wychodzić na miasto bez okularów przeciwsłonecznych, a raczej przeciwsyriuszowych.
Zresztą, kto by chciał wychodzić na zewnątrz, gdzie asfalt dosłownie się gotuje? Można by smażyć jajka na chodnikach. Do tego czasu oczywiście wszelkie życie na Ziemi już dawno by zniknęło. Ale nie tylko ze względu na temperaturę. Syriusz emituje ogromne ilości promieniowania. Atmosfera Ziemi jest jak tarcza chroniąca nas przed Słońcem. W przypadku Syriusza byłaby ona niewystarczająca. Pójdźmy krok dalej i sprawmy sobie gwiazdę podwójną. Jest to układ dwóch krążących wokół wspólnego ośrodka masy gwiazd, a w pobliżu nasza Ziemia, cała i zdrowa. Tutaj znaczenie ma wielkość i jasność gwiazd. Te dwie akurat nie są zbyt duże i świecą tak samo jasno jak nasze Słońce. Co najważniejsze dla nas, Ziemia znajduje się w bezpiecznej odległości. O poranku widzimy pierwszą gwiazdę wznoszącą się nad horyzont, a kilka minut później drugą. Jedyny problem jest taki, że wkrótce możemy być świadkami przepotężnej eksplozji. W takich układach jedna gwiazda zawsze jest cięższa od swojej towarzyszki. Prędzej czy później zacznie pochłaniać jej masę. Trwa to do momentu, w którym całkowicie ją pożre. Tak, najedzona gwiazda może osiągnąć punkt masy krytycznej i eksplodować z siłą dorównującą supernowej, która zniszczyłaby cały Układ Słoneczny. Światło tej eksplozji byłoby widoczne z odległości setek lat świetlnych. Następnie w miejscu naszego układu pojawiłaby się mgławica, czyli pozostałe po naszym dawnym świecie gwiezdne cząsteczki i pył. Zróbmy teraz coś całkowicie szalonego. Czarna dziura. A i owszem, teraz ona stanowi centrum Układu Słonecznego. Wiemy, że są to przerażające i tajemnicze ciała niebieskie, które wciągają wszystko, co stanie na ich drodze, ale nawet wokół czarnych dziur istnieją możliwe do zamieszkania strefy. Wystarczy być od nich dostatecznie daleko, żeby nie wessały nas w swoją czarną otchłań. Merkury i Wenus byłyby zbyt blisko niej. Zostałyby wciągnięte do środka wprost do horyzontu zdarzeń. To ostatni etap przed wejściem w osobliwość, czyli serce czarnej dziury. Napotykamy tutaj dwa problemy – światło i czas. Czarna dziura nie emituje światła, a wciąga je. Tak więc na Ziemi szybko zrobiłoby się ciemno i zimno. Wokół cięższych obiektów czas upływa wolniej. W przypadku czarnej dziury jedna sekunda może odpowiadać tygodniom czy nawet miesiącom w kosmosie. Nie odczulibyśmy tej różnicy, ale otaczający nas wszechświat rozwinąłby się względem nas o wiele szybciej. Każdy obiekt może stać się czarną dziurą, o ile ulegnie kompresji do odpowiedniego rozmiaru. Słońce na przykład może się nią stać, gdyby jego średnica zmalałaby do 6 km. Ziemia też. Gdyby zmniejszyć jej średnicę do niecałych 2 cm, stałaby się czarną dziurą. O, teraz jakiś mały głaz czai się w centrum Układu Słonecznego. To gwiazda neutronowa. Ma około 30 km średnicy. Niektóre meteoryty są od niej większe, za to masą dorównuje Słońcu. To sprawia, że ma tę samą siłę grawitacji, dzięki czemu orbita Ziemi jest niezaburzona. Ale problem z gwiazdami neutronowymi jest taki, że emitują niemal niewidzialne światło. Tak więc na Ziemi zapada wieczna noc. Ale robi się dość gorąco. Tuż po narodzinach gwiazda neutronowa może być kilkukrotnie gorętsza od Słońca. Szybko jednak ostyga do temperatury, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Istnieje więc szansa, że niektóre formy życia mogłyby przetrwać jej niebotyczne ciepło. Kolejnym problemem jest jej błyskawiczna prędkość obrotu i to, że może stać się pulsarem. To gwiazda, która wygląda, jakby po obu jej stronach świeciły gigantyczne reflektory. Szybko obracające się gwiazdy neutronowe wytwarzają również promieniowanie. W jego wyniku nasza planeta stałaby się całkowicie sterylna. Żadne formy życia nie mogą się rozwijać w takich warunkach. Pora na największą znaną gwiazdę. Stevenson 2.18. Ten czerwony gigant jest ponad 2000 razy większy od Słońca. Gdyby umieścić go w sercu Układu Słonecznego, jego koniec wszedłby na orbitę Saturna. Tak więc Merkury, Wenus, Ziemia, Mars i Jowisz zostałyby od razu wchłonięte przez ogromną gwiazdę. Saturn, Uran i Neptun zaczęłyby żywcem płonąć i w niedługim czasie by wyparowały. To samo może się wydarzyć z naszym Słońcem. W miarę starzenia się zrobi się czerwieńsze i większe. W pewnym momencie wyczerpią się zasoby wodoru, jego paliwa. Wtedy zacznie spalać cięższe elementy w swoim jądrze, co spowoduje jego dalsze rozszerzanie się.
Będziemy co prawda widzieli jeszcze piękniejsze wschody i zachody, ale temperatury staną się nieznośne. Teoretycznie Słońce zrobi się tak wielkie, że pochłonie Ziemię, po czym eksploduje w supernowej, nie zostawiając po Układzie Słonecznym żadnego śladu. Fajnie. Wskakujcie na pokład! Szybko! Nie mamy czasu! Wyruszamy w podróż kosmiczną, by odnaleźć największą gwiazdę we wszechświecie. Pierwszą, jaką napotykamy na swojej drodze, to stare dobre Słońce. Nie jest co prawda największa w kosmosie, ale trzeba przyznać, że swoje waży. W środku zmieściłoby się milion ziem. Porównując więc Słońce do piłki koszykowej i idąc dalej tym tropem, nasza planeta miałaby rozmiar połowy gumki do mazania. Jeśli umieścilibyśmy wszystkie planety na jednej szali wagi, a Słońce na drugiej, dominacja gorącej gwiazdy byłaby oczywista. Stanowi ona 99,9% sumarycznej masy naszego Układu Słonecznego. Masa to w zasadzie nic innego jak cała materia, z której coś jest zrobione. I to właśnie dzięki niej gwiazdy świecą. Widzicie, im więcej materii w danej gwieździe, tym gęstsze i gorętsze jest jej jądro. I tu zaczyna się łańcuch reakcji chemicznych. Atomy wodoru rozbijają się o siebie i tworzą hel, uwalniając przy tym ogromne ilości energii. Stąd bierze się światło i ciepło, które emanują z ciała niebieskiego. A zatem im większa gwiazda, tym jaśniejsza. Ale im więcej reakcji wewnątrz, tym krótsze życie takiego obiektu. Kiedy gwieździe zaczyna brakować paliwa, wchodzi w stadium olbrzyma. Powiększa się i robi czerwona. Co sprowadza nas do celu naszej podróży. Największa gwiazda, którą znajdziemy, prawdopodobnie będzie już u kresu swojego żywota. A może zagramy w grę? Dokonujemy skoków nadświetlną i wkrótce docieramy do układu Luman 16. To tu znajduje się jeden z najmniejszych typów gwiazd – brązowy karzeł. Mały w tym przypadku oznacza przybliżoną wielkość Jowisza. Ale to rzeczywiście skromny rozmiar jak na gwiazdy. Brązowe karły określa się też mianem nieudanych gwiazd, jako że nie mają odpowiedniej masy, żeby zachodziły w nich reakcje chemiczne. Mówiąc w skrócie, choć nie świecą jasno, są bardzo gęste. Zawarta w nich materia jest tak ciasno upakowana, że ważą 80 razy tyle co Jowisz, mimo że są podobnej wielkości. Jeśli uważacie, że robi to wrażenie, spójrzcie na białego karła. Jest jeszcze ciaśniej skompresowany. Ten tutaj to Syriusz B i choć gabarytami dorównuje Jowiszowi, to waży tyle co Słońce. Emituje słabe, białe światło. Kiedy w gwieździe skończy się gaz, zrobi się czerwona i ostygnie. A teraz rzućmy okiem na jej olbrzymiego sąsiada, Syriusza A. Tę gwiazdę bez problemu można zobaczyć z Ziemi i nie potrzeba do tego teleskopu. Jest dwukrotnie cięższa i ma ponad 1,5 razy większą średnicę od Słońca. To najjaśniejsza gwiazda na naszym nocnym nieboskłonie. Czas przenieść się 550 lat świetlnych od Ziemi do gwiazdozbioru Kasiopei. Prawie 100 lat temu doszło tu do kosmicznego wybuchu. Powiększył on atmosferę gwiazdy Gamma Cassiopeia, a część gazów została wyrzucona w przestrzeń kosmiczną. Potem stała się ona najjaśniejszym obiektem w konstelacji. Ma 10-krotnie większą średnicę od Słońca. A oto przed nami słynna gwiazda polarna. Co ciekawe, na przestrzeni lat miano to zyskiwały różne gwiazdy, a w przyszłości lista jeszcze się poszerzy. Otóż gwiazda biegunowa Ziemi zmienia się co 26 tysięcy lat. Wyobraźcie sobie, że nasza planeta to kręcący się bączek. Biegun północny będzie zmieniał położenie w małym okręgu i wskazywał na inne ciało niebieskie na północy rzeczywistej. Obecnie jest nią ogromna gwiazda 37 razy większa i 5 razy cięższa od Słońca. Bardzo łatwo namierzyć ją na nocnym niebie. Znajduje się na samym końcu rączki konstelacji Małego Wozu. Uwaga, szykujcie się, wlatujemy w samo oko cyklonu, centrum Drogi Mlecznej. Żeby zobaczyć kolejny obiekt, musimy uruchomić tryb podczerwieni. Gwiazda Pistolet ukrywa się przed nami w kosmicznym pyle. W ciągu zaledwie 20 sekund emituje tyle światła, co nasza rodzima gwiazda przez cały rok. Jej rozmiar powala. Ma 420 razy większą średnicę od Słońca, a i tak nie jest to najjaśniejsza gwiazda znana człowiekowi.
Ten tytuł dzierży bowiem niebieski nad olbrzym w gwiazdozbiorze trójkąta. Poznajcie B416. Ten obiekt jest prawie 10 milionów razy jaśniejszy od Słońca, ale im mocniej świeci, tym szybciej spala swoje paliwo i krócej trwa jego egzystencja. W porównaniu do czerwonego karła, który ledwo co się jarzy i spala materię znacznie wolniej, życie niebieskiego nadolbrzyma będzie setki tysięcy razy krótsze. 3400 lat świetlnych od Ziemi znajduje się najrzadziej spotykane ciało niebieskie w całym wszechświecie. To żółty hiperolbrzym Rho Cassiopeia. Wśród niezliczonych gwiazd naszej galaktyki występuje tylko kilkadziesiąt gwiazd tego rodzaju. I choć obiekt ten dzieli od naszej planety tak duży dystans, da się go zobaczyć na nocnym niebie bez teleskopu. To dlatego, że gwiazda jest 300 tysięcy razy jaśniejsza od Słońca. Oprócz tego ma też 900 razy większą średnicę. Kolor tego ciała niebieskiego mówi nam, że jego zasoby paliwa wystarczą na bardzo długi czas. Kiedy Rho Cassiopeia zacznie rosnąć i robić się czerwona, będzie jedną z największych gwiazd w całym wszechświecie. Teraz lecimy do gwiazdozbioru Oriona i widzimy Betelgezę, jedną z największych gwiazd dostrzegalnych gołym okiem. Jest 700 razy większa od Słońca, a jeśli zastąpić by nią naszą gwiazdę, jej powierzchnia dotknęłaby pasa asteroid, który krąży między Jowiszem a Marsem. Pochłonęłaby cztery planety wewnętrzne, w tym oczywiście Ziemię. Ta gwiazda wzbudza ogromną ekscytację wśród astronomów, którzy przewidują, że Betelgeza wybuchnie w ciągu najbliższych 10 tysięcy lat, tworząc niebywałe kosmiczne show. To będzie największe zdarzenie astronomiczne wszechczasów. Zaobserwujemy supernową z bliskiej, ale jednocześnie bezpiecznej odległości. Eksplodująca gwiazda zaświeci tak jasno jak półksiężyc i będzie widoczna na dziennym niebie przez rok, a nocą przez kilka kolejnych lat. Teraz wyruszamy w stronę gwiazd, które tysiąckrotnie przekraczają średnicę Słońca. Gwiazda Granat to hiperolbrzym, szczycący się tytułem najczerwieńszej znanej gwiazdy. Kolor obiektu świadczy o tym, że jego paliwo jest na wyczerpaniu. Gwiazdę cechuje tak wielki rozmiar, że mogłaby pomieścić w sobie miliard Słońc, a z powodu swojej masy w końcu stanie się supernową, a może nawet czarną dziurą. Wybierzmy się w podróż prawie 4000 lat świetlnych od domu. Oto on. Czerwony superolbrzym o nazwie VY Canis Majoris. To jedna z największych i najjaśniejszych gwiazd Drogi Mlecznej. Mogłaby pomieścić 3 miliardy Słońc. Pomimo swoich gabarytów jest zaskakująco lekka. Waży tyle, co 17 naszych rodzimych, gorących gwiazd, a w kontekście wszystkich ciał niebieskich można nazwać ją nadmuchanym balonem. Przewiduje się, że w ciągu kolejnych 100 tysięcy lat Canis Majoris wybuchnie jako hipernowa. Promieniowanie gamma zniszczy całe życie w tej części wszechświata. Gwiazda znajduje się jednak tak daleko od Układu Słonecznego, że możemy spać spokojnie. Gdybyśmy umieścili gwiazdę MY Cephei w centrum naszego systemu planetarnego, sięgnęłaby ona aż do orbity Saturna. Żeby przypomnieć wam, jak to daleko, weźcie pod uwagę, że światło słoneczne potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć do Ziemi i ponad godzinę, żeby dosięgnąć Saturna. W porównaniu do tej masywnej gwiazdy Słońce jest jak ziarnko piasku. To jedna z najjaśniejszych i najbardziej czerwonych gwiazd we wszechświecie. A im większa i czerwieńsza gwiazda, tym bliżej jej końca. Zatem nie patrzymy teraz tylko na kosmicznego tytana, ale również na jedno z najstarszych ciał niebieskich. Drugą co do wielkości gwiazdą we wszechświecie jest UY Scuti. Ma około 2 miliardów 400 tysięcy kilometrów średnicy. W przeliczeniu to 16 odległości między Ziemią a Słońcem. Jest pulsującą gwiazdą zmienną, a jej jasność przeformułowuje się co 2 lata. Scuti to rekordzistka, jeśli chodzi o roczne spalanie paliwa. Naukowcy uważają, że kiedyś cofnie się w ewolucji do gorętszego żółtego olbrzyma. Nasza podróż dobiega końca. Przed nami gwiazda Stevenson 2.18. Potrzeba 20 tysięcy lat świetlnych, żeby jej światło dotarło na Ziemię. Ciężko nie zauważyć tego czerwonego olbrzyma z perspektywy naszego maleńkiego ziemskiego domku. Ma 2150 razy większą średnicę od Słońca, a w jej środku zmieściłoby się 10 miliardów takich gwiazd.
Dla porównania, na przeciętnej plaży znajduje się zaledwie 5 miliardów ziarenek piasku.